Dzień dobry, jeszcze chwilę poczekamy, bo jeszcze osoby dołączają. Chciałam bardzo przeprosić za pewne opóźnienie, ale miałam kolosalne kłopoty z dźwiękiem. W ogóle nie było mnie słychać, w związku z tym musieliśmy jeszcze zrestartować mój komputer. Było trochę takich technicznych rzeczy, więc bardzo Was przepraszam, ale na szczęście się chyba powiodło i już mam nadzieję, że złe dobrego początki. Jeszcze moment, poczekamy, żeby już wszyscy się dołączyli. Proszę, czy mam nadzieję, że mnie słychać i widać. Dobrze. Bardzo jest mi miło Was powitać na kolejnym drugim webinarium naszej koalicji. Dzisiaj mam zaszczyt tutaj przedstawić panią dr Alinę Muzioł-Węcławowicz i Mateusza Piegzę. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać o i słuchać o najmie społecznym, o kooperatywach, o takich innowacyjnych, nowoczesnych, tanich rozwiązaniach w mieszkalnictwie. Najpierw przedstawi swoją część pani dr Alina, a później będzie mówił Mateusz. Mateusz, który jest takim też promotorem kooperatyw w Polsce, i pani dr Alina, która od lat zajmuje się kwestiami mieszkalnictwa, rewitalizacji miast, rozwoju miast, gospodarki i polityki mieszkaniowej. Była też wieloletnią wykładowczynią na Politechnice Warszawskiej. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, którym muszę chwilę poświęcić, to, że po pierwsze chciałam Was uprzedzić po raz kolejny, że nasze webinarium jest nagrywane, będzie później udostępnione w kanale YouTube. Oczywiście dostaniecie wszystkie z tym związane informacje, żebyście w razie czego mogli sobie też to nasze spotkanie odświeżyć. Po drugie, kwestia zadawania pytań, ponieważ jak wiecie, ClickMeeting nie bardzo sprzyja niestety takiej dyskusji, wypowiadaniu się swobodnemu. Oczywiście możemy to jak najbardziej Wam umożliwić i w tej części dotyczącej zadawania pytań, jeżeli ktoś będzie chciał na forum zadać pytanie, nie na czacie, tylko zabrać głos, to bardzo proszę o podniesienie łapki. Tutaj na dole jest wpisz wiadomość przy czacie, taka łapka, wystarczy ją kliknąć i poprzez to zgłoszenie ja mogę wtedy włączyć mikrofon, kamerę, żeby ta osoba mogła zaistnieć też tak werbalnie i wizualnie. I tylko jedna rzecz, w momencie kiedy ja to uruchomię, to też bardzo Was proszę, żebyście na swoim ekraniku też to uruchomili, bo to tak działa. I wtedy decydujecie, czy chcecie tylko głos, czy również kamerkę. Jeżeli ta forma byłaby zbyt skomplikowana albo nie chcielibyście z niej skorzystać, to oczywiście możecie przez całe nasze spotkanie zadawać pytania na czacie, możecie tam dzielić się komentarzami, a to jest dosyć swobodne narzędzie. I myślę, że zrobimy tak, że po prezentacjach pani Aliny i Mateusza po prostu wybierzemy, nie wiem, czy damy radę na wszystkie pytania odpowiedzieć, jeśli będzie taka możliwość, to oczywiście tak, a jeżeli nie, no to będziemy po prostu musieli kilka takich najbardziej uniwersalnych pytań wrzucić, udostępnić tutaj tak żebyście widzieli i wtedy nasi eksperci będą mogli odpowiedzieć. Myślę, że zrobimy taką dosłownie dwuminutową przerwę techniczną po tej części prezentacyjnej przed dyskusją, żeby można było właśnie się przygotować do tych odpowiedzi na ewentualne pytania. No i dzisiaj przede wszystkim będziemy mówili właśnie o najmie społecznym i o kooperatywach, jako takich przykładach rozwiązań, które istnieją. Na pewno większość z Was dużo wie o najmie społecznym, o różnych rozwiązaniach w mieszkalnictwie, ale też zna problemy z tym związane. Znacie też pewnie trochę statystyk na ten temat. Ja mogę powiedzieć, że no z badań wynika, że około 40% populacji w Polsce ma ten problem, że jest tak zwanej luce czynszowej. Znaczy można podejrzewać, że to jest właśnie ta grupa, która ma problem z tak zwaną luką czynszową, czyli niestety nie mają zdolności kredytowej, a z drugiej strony nie kwalifikują się ze względu na dochody do najmu z zasobów gminnych.
Mamy też problemy z tym, że na przykład jeśli chodzi o najem w Polsce, to według danych Eurostatu zaledwie 20% populacji z tego najmu korzysta. Nie jest to jakoś bardzo, bardzo odbiegające od średniej europejskiej, ale na przykład w Niemczech jest to 40%, w Austrii 30%, pomiędzy tym są kraje skandynawskie. I może jeszcze taka dana, jak to, że według badań w Polsce średnio to jest około 371 mieszkań na 1000 mieszkańców, a średnia w Unii jest to 435 mieszkań na 1000 mieszkańców. Też warto powiedzieć jeszcze, jeśli chodzi o najem komunalny, że na przykład z jednego z badań kontrolnych NIK-u wynika, że w niektórych miejscowościach w Polsce na najem, taki, że dostaje się klucze do mieszkania z zasobów gminnych, czeka się po 20 lat. I to są stwierdzone w kontroli NIK-u dane. W związku z tym, no, ta sytuacja na pewno nie jest zbyt dobra i zbyt optymistyczna. Nadal z tym problemem się borykamy, chociaż różne rozwiązania się pojawiają. I mam nadzieję, że dzisiaj przynajmniej częściowo, na ile czas pozwoli, będziemy mogli sobie na te pytania odpowiedzieć. Pani Alina i Mateusz zaprezentują nam takie podstawowe kwestie związane z najmem społecznym i z kooperatywami. Także ja już teraz nie zabieram czasu, bo i tak go trochę zabrałam poprzez problemy techniczne i zapraszam Was serdecznie do wysłuchania i obejrzenia prezentacji, a później do dzielenia się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i pytaniami. Dziękuję bardzo i oddaję głos Pani Alinie. Ok, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja z góry przepraszam, że będę prawdopodobnie za dużo i za długo gadała o rzeczach, którymi się częściowo pasjonuję. Natomiast oczywiście liczę na pytania i na głos dyskusji. Proszę, żeby Joanna mnie mitygowała, jeżeli będę za długo i za dużo mówiła, dobra? Nasza prezentacja przygotowana jest w ten sposób, że najpierw rzeczywiście ja będę mówiła o najmie społecznym, a potem Mateusz będzie mówił o kooperatywach mieszkaniowych. Jeśli coś uznacie za oczywiste i niepotrzebne z mojej strony, to proszę o jakiś sygnał i będę starała się zmodyfikować. Chciałabym powiedzieć o takich rzeczywiście dość podstawowych sprawach związanych z, nazwijmy to, sektorem komunalnym, bardzo szeroko rozumianym, i poproszono mnie, żebym powiedziała o kamienicach wielopokoleniowych, jako tej takiej w Polsce nowince, tak samo jak kooperatywy, która jest tam przez pojedyncze miasta ćwiczona i no i są pewne. Chciałabym zwrócić uwagę na Narodowy Program Mieszkaniowy i to, co bardzo często zapominamy o tym, że, bo tak dziwnie jest to w mediach przedstawione, mianowicie po pierwsze, Narodowy Program Mieszkaniowy, jak wiele innych wcześniejszych programów polityki rządowej mieszkaniowej w Polsce, miało bardzo dobrą diagnozę, diagnozę, która sprowadzała się do stwierdzenia, że jest deficyt mieszkań, że jest szczególny deficyt, szczególnie słaba dostępność jest mieszkań dla ludzi o niższych możliwościach finansowych, że zasoby są duże potrzeby remontowe, szczególnie w zasobie komunalnym. I te takie podstawowe diagnostyczne wnioski ciągną się za polską polityką mieszkaniową od lat, natomiast problem polega na tym, że programy tej polityki prędzej czy wcześniej, czy później niestety, ale skręcały po pierwsze w kierunku popierania nowego budownictwa mieszkaniowego i w kierunku popierania własności mieszkaniowej, w tym takim przekonaniu, że Polacy kochają własność i to jest bardziej potrzebne czy nośne. Politycznie pewno tak. W związku z tym ten obecny program polityki mieszkaniowej ma też w części programowej jednak duży nacisk kładzie na rozwój sektora czynszowego, szeroko rozumianego i komercyjnego, i społecznego. I tutaj chcę powiedzieć, że
pojęcie pakiet Mieszkanie Plus bardzo wielu dziennikarzy, ale też specjalistów uważa, że tu chodzi o program PRF nieruchomości, czyli ten komercyjny program mieszkań na wynajem, który obiecał rząd w 2016 roku, że 100 tysięcy mieszkań powstanie w tej formule. Pakiet Mieszkanie Plus, tak jak jest to zapisane w programie rządowym, składał się z trzech części. Rzeczywiście taka komercyjna sekcja mieszkań czynszowych na wynajem, było też wspieranie sektora społecznego i komunalnego. I chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to się dzieje. Szczególnie jeśli chodzi o ustawę o społecznym budownictwie czynszowym, czyli o TBS-owską i tę ustawę, ja ją będę w skrócie nazywała o Funduszu Dopłat, czyli o wspieraniu program rządowej polityki wspierania budowy mieszkań na wynajem, ogrzewalni, domów, schronisk i noclegowni. I tam się i przez te parę lat dużo się dzieje, są drobne, małe zmiany prawne, ale idące w tym kierunku, że rzeczywiście łatwiej jest gminom, łatwiej jest TBS-om, łatwiej jest organizacjom pożytku po OPP robić pewne projekty mieszkaniowe. I na to trzeba zwrócić uwagę. Trzecim elementem tego pakietu był system oszczędzania na mieszkanie, który niestety nie został wprowadzony. W zamian rząd rok czy tam półtora roku temu wprowadził system dopłat do czynszów dla tych nowo budowanych mieszkań. Ale to nie jest nasza półka, my o tym nie będziemy mówili, dobra? Teraz tak, jeszcze jest to pojęcie, jest terminologiczna różnica. Co to są mieszkania dostępne, a co to są mieszkania społeczne. W krajach Europy Zachodniej, na przykład w tej Austrii, o której Joanna wspominała, jest w Niemczech, jest dość duży udział sektora prywatnego, który realizuje mieszkania o obniżonym czynszu, czy tam, które tworzą ten sektor mieszkań dostępnych, czyli mieszkań, które są w zasięgu finansowych możliwości przeciętnie zarabiającego człowieka, żeby mieszkanie utrzymać, czyli żeby oczywiście łatwiej w sektorze czynszowym, bo ewentualnie płacisz kaucję, no i miesięczny czynsz, czyli ten koszt jest jakiś łatwiejszy do łyknięcia niż dochodzenie do własności, bo to wymaga dużo większego zaangażowania finansowego. I w związku z tym mieszkania dostępne to są wszystkie mieszkania, które mieszczą się w puli, w zasięgu, nazwijmy to, możliwości użytkowania przez przeciętnie zarabiającego czy nisko zarabiającego człowieka. Mieszkania społeczne to są też mieszkania dostępne, ale u nas jest to jednoznacznie kojarzone, właściwie można powiedzieć, z gminami czy z jednostkami samorządu terytorialnego, jako tymi, które bardziej lub silniej, bezpośrednio się tym zajmują. Dlatego w Polsce można powiedzieć, że sektor mieszkań dostępnych to równa się sektor mieszkań społecznych, ponieważ nie mamy, oczywiście poza naprawdę niewielkimi wyjątkami, 15 tysięcy mieszkań w całej Polsce należy do kogoś innego niż osoby fizyczne prywatne, niż gminy, niż TBS-y, niż spółdzielnie mieszkaniowe. Czyli to w tym są mieszkania należące do kościoła, do organizacji pożytku, głównie do kościoła, do organizacji pożytku publicznego, czy tam organizacji pozarządowych, charytatywnych. Więc jest to naprawdę w Polsce, można powiedzieć, nieistniejący sektor. W związku z tym możemy mówić, że cały najem społeczny kręci się wokół gmin i gminy z reguły wykorzystują te dwa podstawowe programy rządowe, o których już wspomniałam, czyli Fundusz Dopłat i kredyty preferencyjne dla Towarzystw Budownictwa Społecznego. Z czym mamy w Polsce duży problem? Mianowicie z tym, że mamy naprawdę słabą aktywność społeczną, jeśli chodzi w ogóle o mieszkalnictwo, i mieszkalnictwo dostępne czy społeczne tym bardziej. Ruchy miejskie, mamy naprawdę niewiele organizacji, które są bardzo aktywne. Ja wiem, że się wielu z Was denerwuje. Mi chodzi o takie lobbystyczne na skalę regionalną, na skalę krajową, żeby po prostu pilnowały rząd i pilnowały organizacje, samorząd terytorialny, żeby robili to, co do nich należy w sprawie mieszkaniowej.
jesteśmy w tym jako społeczeństwo dość cięcy, w związku z tym tak łatwo przechodzi politykom machać ręką na sprawy mieszkaniowe. Okej. Mamy taką definicję społecznego sektora czynszowego. W definicjach jesteśmy bardzo dobrzy, ale podstawowa sprawa jest taka, że to nie jest, jest dostępność do tych mieszkań, zasady używania mieszkań, czynsze, są to sprawy regulowane przez władze publiczne, czyli albo rząd, albo samorząd terytorialny, z reguły po części jedno i drugie, bo samorząd korzysta z rządowych programów, które też narzucają pewne samorządom, pewne powiedzmy pułapy górne, dolne i tak dalej, i tak dalej. Czyli to nie jest na zasadzie rynkowej dostępność do tych mieszkań. Jest regulowana przez władze publiczne. Dalej korzysta ze środków publicznych w którymś z etapów budowy, funkcjonowania. Najlepiej, żeby to było w takim ekonomiczno-społecznym modelu, najlepiej, żeby budowa mieszkań była dofinansowywana w zamian później w fazie użytkowania, na przykład czynsz może być niższy, bo nie musi inwestor odzyskać na przykład całego kapitału i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym tutaj to wsparcie środkami publicznymi jest bardzo ważne. No i zwraca się uwagę, że inwestorami czy graczami na tej scenie są podmioty, które nie są nastawione na zysk. I tutaj już widzimy, to są gminy, które nie są organizacjami działającymi na rzecz, jako podmiot, nie powinny być jako podmioty gospodarcze. Towarzystwa Budownictwa Społecznego mają taką specyficzną klauzulę, mianowicie mają prawo osiągać zysk, ale obowiązek przeznaczania zysku na działalność podstawową. Nie mogą dzielić go między wspólników, więc są organizacjami, które działają właśnie nie dla zysku. I teraz chcę zwrócić uwagę, że bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje. Ja tam podałam na początku takie cyfry. My mamy prawie 2,5 tysiąca gmin i jest właściwie 2,5 tysiąca różnych polityk mieszkaniowych. Z tego zdecydowana większość jest bardzo pasywna, w tym sensie, że się tym nie interesują, nie troszczą, nie dbają, ale też nie oszukujmy się, w Polsce w wielu regionach kraju, szczególnie na terenach wiejskich i w małych miastach, ten prywatny sektor mieszkaniowy, który przetrwał całą komunę, jest, był i prawdopodobnie będzie podstawowym sektorem. W związku z tym problemy związane z mieszkalnictwem dostępnym tak naprawdę one się niestety koncentrują w dużych miastach. Gdzie mamy koncentrację wszystkich spraw związanych z sektorem, ze złymi aspektami funkcjonowania sektora komunalnego. Na przykład bardzo duża liczba pustostanów ze względu na techniczne, niemożność technicznego użytkowania, na przykład bardzo niewielkie remonty. Tego typu rzeczy dzieją się w dużych i oczywiście jest największe zapotrzebowanie. Największe kolejki są po te mieszkania. Natomiast przez te lata rozwoju naszego samorządu po 1989 roku w wielu miastach sytuacja się zróżnicowała i my mówimy, że są miasta, są gminy, wszyscy na pewno słyszeliście o nich, które są swego rodzaju liderami, jeśli chodzi o pewne szczególne programy, po pierwsze w ogóle zwracanie uwagi na sprawy mieszkaniowe, a po drugie prowadzenie pewnych własnych lokalnych programów. My, zresztą koronawirus myślę, że też niektórym uprzytomnił, że 37 metrów kwadratowych dla rodziny z dwójką dzieci to nie jest dobry warunek, to nie są dobre warunki mieszkaniowe do funkcjonowania. Że też wiemy, że jakość mieszkania, coraz bardziej to przychodzi do głowy wszystkim decydentom, że mieszkanie jest jakby tą bazą do jakichkolwiek spraw związanych z rozwojem społecznym, z rozwojem indywidualnym i jest to ta baza, na którą trzeba zwracać uwagę. Ostatnio również
podkreśla się to, że gminy w Polsce, czy miasta, czy te większe miasta, właściwie tylko wtedy, jeśli rozwijają swój sektor mieszkań społecznych, to mają możliwość oddziaływania na przykład na ład przestrzenny, mają możliwość jednak pokazania, że nowoczesne budownictwo mieszkaniowe to może być swego rodzaju to niezły standard, niezła estetyka, no i że właściwie mieszkanie można, tak samo jak w sektorze prywatnym, mieszkania komunalne to też jest majątek, to też jest zasób wartości, które gmina może przeznaczać. U nas niestety stała się ta taka szybka i radosna prywatyzacja zasobów komunalnych, która znakomicie pomniejszyła w tej chwili szanse ludzi, których nie stać na samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, w tej kolejce mieszkaniowej, bo tych mieszkań drastycznie ubywa. Ubywa w dużej mierze przez prywatyzację, która jest kilkukrotnie wyższa niż nowa produkcja mieszkań, czy nowe budownictwo komunalne. W związku z tym to jest wynik dla zdecydowanej większości gmin. Zasoby im się mieszkaniowe pomniejszają, a nie rosną, mimo nawet, że te gminy jakieś tam około 2000 średnio mieszkań rocznie budują. Mamy w Polsce najem socjalny i najem na czas nieoznaczony. Przepisy pozwalają, że najem socjalny, czyli dla tych ludzi o najmniejszych możliwościach finansowych, można powiedzieć dla ludzi ubogich, no i drugą grupą są ci, którzy mają wyroki eksmisyjne sądowe z orzeczeniem do prawa do właśnie najmu socjalnego. To są dwie grupy osób, które mają prawo oczekiwać od najmu tego mieszkania socjalnego. Przepisy mówią, że może to być mieszkanie o obniżonym standardzie. I niestety ciągle się za nami ciągnie to takie dość powszechne wyobrażenie, że wszystkie mieszkania socjalne, dawniej one się nazywały socjalne, teraz to są mieszkania o najmie socjalnym, no ale nieważne, ten sam zasób de facto jest rozpatrywany. Te mieszkania mają bardzo zróżnicowany standard i gminy różnie rozwiązują te sprawy. W tej chwili jest im łatwiej, ponieważ nie muszą w swoim zasobie wyznaczać grupy mieszkań socjalnych, tylko decydują się, a propos każdego konkretnego najemcy, czy zastosować wobec niego najem socjalny, czy najem, nazwijmy ten standardowy, komunalny. Różnica jest bardzo duża w stawce czynszu. Znowu, z punktu widzenia takiego socjalnego, być może to jest ok, ale jak włączymy myślenie ekonomiczne, to zauważcie, jeżeli za mieszkanie socjalne, za najem socjalny, czynsz, który ludzie mogą płacić, musi być nie większy niż połowa najniższego czynszu w gminie. To widzicie, że mieszkania socjalne są po prostu totalnym obciążeniem dla gminy. I to, że radni są niechętni, to, że gminy nie chcą specjalnie się tym zajmować, to wynika w dużej mierze właśnie z tego faktu, że oni ciągle dokładają do tych mieszkań. Z najmem na czas nieoznaczony były próby podejścia, żeby jednak gminy, bo problem sprowadza się do tego, że ktoś, kto dostaje tytuł najmu na czas nieoznaczony, de facto staje się, że tak powiem, quasi właścicielem tego mieszkania, bo jest, jeśli płaci regularnie czynsz, nie ma siły, żeby go stąd wyrzucić. Nawet jeśli mu się znacząco zmieni sytuacja ekonomiczna temu gospodarstwu, nawet jeśli rzeczywiście, nie wiem, dawno już mógłby sam zaspokajać swoje potrzeby na rynku, a kolejka ludzi czeka i ciągle mamy z tym duży kłopot. Więc w związku z tym chcę podkreślić, że jeszcze też czynsze komunalne ciągle są w Polsce cholernie niskie i znowu gminy do tego dokładają. My nie możemy przebić się z taką racją, że mianowicie powinniśmy, bo są już instrumenty, gminy mają prawo stosować obniżki czynszu. Są dodatki mieszkaniowe i w związku z tym są gminy, które jak robią program ekonomizacji czynszu, są w stanie
praktycznie wyłapać swoich najbiedniejszych, czy najbardziej ludzi o najtrudniejszej sytuacji życiowej i im dopasować program obniżek czynszu w ten sposób, żeby oni nadal płacili to złoty 30, a wszyscy inni, którzy mają wyższe dochody, żeby płacili czynsz ekonomiczny, taki równy gdzieś mniej więcej około 3% wartości odtworzeniowej mieszkania. Ale nie możemy się do tego z tym przebić i to powoduje, że dla samorządu sektor komunalny, mieszkaniowy jest sektorem deficytowym, do którego oni ciągle muszą dokładać. W związku z tym, a oczywiście jest jeszcze dużo innych czynników, które powodują, że nie jest to priorytetowa dziedzina aktywności samorządu przy ogromnej presji wielu zadań nakładanych na samorządy, coraz większej liczby tych zadań, przy coraz mniejszej adekwatności zasilania finansowego, no to problem polega na czym? Nasza mieszkaniówka traci, bo politycznie jest to najmniej atrakcyjne. Wydajesz grube pieniądze, żeby wybudować jedno mieszkanie komunalne, którym zaspokoisz potrzeby dwóch czy trzech wyborców, podczas gdy wszystkie inne inwestycje w sektor społeczny, typu infrastrukturę społeczną, są dużo bardziej rozpoznawalne i dużo bardziej atrakcyjne, nazwijmy to politycznie. Okej. Dobrze, w każdym razie spośród nowości, jakie się dzieją w tych zmianach przepisów, chcę jeszcze zwrócić uwagę na dwie rzeczy, właściwie na jedną. Gmina ma mieszkania komunalne, stanowią mieszkaniowy zasób gminy. Natomiast gmina może realizować swoje zadania własne związane z dostarczaniem właśnie mieszkań o najmie socjalnym, z zaspokajaniem potrzeb najskromniej uposażonym czy najbiedniejszym obywatelom swojego miasta. Może to robić również wykorzystując inne zasoby, czyli zasoby trzeciej strony. I to jest coś, my to skrótowo nazywamy systemem najem-podnajem. I to zauważcie, to jest podstawa aktywności społecznych agencji najmu, ale to też jest podstawa relacji, aktywności w takich gminach liderach między towarzystwami budownictwa społecznego a gminą. Ponieważ jest ten rządowy program, który daje najwyższą dotację gminie, jeśli dla niej mieszkania buduje TBS. I to jest w niektórych miastach jest to bardzo popularne, a w wielu miastach w ogóle jakby nie istnieje ta ścieżka, nie jest wykorzystywana. Nawet wtedy, kiedy miasto ma swój TBS i mieszkania komunalne i na to chcę zwrócić uwagę. Społeczne agencje najmu, budowa mieszkań przez TBS dla gminy i gminy w tej chwili mogą korzystać z tych rozwiązań, które są dość popularne. Przechodzimy do mieszkań w zasobie TBS-owskim. O, przepraszam, o jedno znowu źle. O, mieszkania w zasobach TBS-u. Nie wiem, na ile Państwo się orientujecie, ale ponieważ nie mamy tak dużo czasu, ja chyba znowu za dużo gadam, to zacznę od tego fragmentu. Partycypacja w kosztach budowy. Wtedy, kiedy powstawały TBS-y, w latach 90., w drugiej połowie lat 90., przypominam, że w Polsce mieliśmy bardzo wysoką inflację, i budowa takiego programu kredytowania mieszkań na wynajem w ten sposób, żeby ich użytkowanie funkcjonowało już na zasadach, nazwijmy to, ekonomicznych, to było zadanie bardzo trudne do pokonania właśnie w warunkach wysokiej inflacji. I wtedy samorządy były jeszcze biedniejsze, jeżeli chodzi o ich budżety, i wymyślono taką furtkę, która miała być stosowana, no nazwijmy to, z rzadka, mianowicie partycypacja w kosztach budowy interesariusza, który ma w tym interes ekonomiczny, żeby dołożyć się do budowy,
a równocześnie mieć prawo wskazania najemcy, kto będzie, który będzie to mieszkanie użytkował. Okazało się, że ta partycypacja bardzo szybko stała się takim modus vivendi tego programu, jakkolwiek inicjalnie to nie taką miała mieć funkcję. Przez wiele lat, to było bardzo fajne rozwiązanie dla prywatnych towarzystw budownictwa społecznego. Przypominam, że w czasach, kiedy mieliśmy wysoką inflację, kiedy jeszcze deweloperka nie śmigała tak, jak śmiga teraz, kiedy rynek finansowy nie dostarczał atrakcyjnych, w miarę atrakcyjnych kredytów hipotecznych, to potrzeba takich, czy zainteresowanie mieszkaniami TBS-owskimi było bardzo duże. Między innymi powstały prywatne towarzystwa budownictwa społecznego, które budowały w ramach tego rządowego programu mieszkania i one miały właśnie fajne finansowanie. Mniej więcej 70% kredytu, 30% partycypacja i można powiedzieć, że montaż finansowy hulał. Wiele gminnych TBS-ów wtedy albo nie korzystało, nie oczekiwało partycypacji, albo wyznaczało partycypację na bardzo niskim poziomie, na przykład 5-10%, a nie to 30%, które jest bardzo wysokim progiem. I to jest szczególnie dla młodych ludzi, w tej chwili to jest ogromny problem. To jest bariera dostępności właśnie mieszkań w zasobach TBS-owskich, bo oni są w stanie płacić ten ekonomiczny czynsz 10 czy tam w Warszawie 15 zł z metra kwadratowego, ale nie są w stanie zapłacić, nie mają kasy na te partycypacje, tak? Więc partycypacja, były takie oczekiwania, że partycypacje będą wnosiły na przykład firmy, które będą chciały udostępnić mieszkania swoim pracownikom. To niestety są takie realizacje, gdzieś tam policjanci dofinansowali, policja dofinansowała, ale to są krople w morzu, większość jest taka standardowa. No i teraz nie umieliśmy wyjść z tej partycypacji, ale pojawiło się nowe rozwiązanie właśnie w ramach realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, gdzie gmina może dostać grant do 20% kosztów budowy mieszkania i to ma być właśnie wkład gminy w realizację inwestycji, co do której oczywiście gmina będzie miała prawo ustalać reguły najmu i wybierać najemców. To oznacza, i zostało to wprowadzone dlatego, żeby wywołać presję na obniżanie stawki czy udziału tej partycypacji, którą wnoszą przyszli najemcy. To różnie gra w niektórych miastach w Polsce już nastąpiło obniżenie oczekiwanej partycypacji najemców właśnie ze względu na dostępność tego rozwiązania. Czyli partycypacja to jest nasze nieszczęście. Nie wiem, w Danii jest system spółdzielczości socjalnej, gdzie również ludzie płacą, wnoszą pewien wkład, ale to jest rzędu 2-5% kosztów budowy i to się uważa za zdrowe psychicznie, bo to oznacza, że ludzie troszeczkę zabulili za to, w związku z tym będą bardziej szanowali, będą, że tak powiem, bardziej zaangażowani w te mieszkania. No ale 30% to jest przegięcie swego rodzaju, tak? Natomiast chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że w wielu miastach, gdzie TBS jest aktywny i gdzie prezydent miasta umie wymagać od swojej spółki komunalnej, to TBS-y są bardzo dobrym narzędziem do prowadzenia takich właśnie indywidualnych, lokalnych programów mieszkaniowych, gdzie wykorzystuje się taką triadę i o tej triadzie właściwie my cały czas mówimy, tak, że jest gmina, która jest animatorem programów tych lokalnych programów mieszkaniowych, która załatwia wszystkie sprawy związane, takie nazwijmy to socjalne, dba o ustanowienie warunków atrakcyjnego czynszu, o ustanowienie właśnie tych obniżek czynszowych, o umożliwienie takich pewnych udogodnień dla tych najemców z programów
socjalnych czy społecznych. No i oczywiście jest aktywny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i tego, te wszystkie instytucje socjalne, które są, wywodzą się z gminy i one robią tę jedną robotę. TBS robi to, na czym on się zna najlepiej, mianowicie buduje i administruje zasobami mieszkaniowymi. Co oznacza, że jest tutaj dobrym wykonawcą. I jest sektor organizacji pozarządowych, który prowadzi tę całą taką część programu związaną z wsparciem społecznym, z wspieraniem ludzi według ich indywidualnych potrzeb, jakie tam mają deficyty. I w tym NGO-sy są bardzo dobre. Zresztą bardzo często, wiele zresztą organizacji pozarządowych ma taki charakter wspierania ludzi z określonymi problemami, na przykład, nie wiem, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Psychicznie i ich rodzin, czy tego typu rzeczy, które oni się angażują w to. I mamy w tej chwili bardzo dużo takich lokalnych programów. To są po pierwsze programy, uczciwie mówię, programy o niewielkiej skali, w sensie ilościowej. One nie funkcjonują we wszystkich miastach, ale w kilkudziesięciu już w tej chwili w Polsce tak. No i są wykorzystywana ta formuła TBS-owska po to, żeby właśnie rozwijać mieszkania dla określonych grup ludzi. Na przykład mieszkania dla osób z niepełnosprawnością. Zresztą tutaj ustawa TBS-owska ma całkiem fajną historię, bo były już na początku lat 2000 był wymóg, żeby w każdej inwestycji było mieszkanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Mało kto o tym pamięta czy wie, ale to wtedy już tam się działo. Mieszkania senioralne, mieszkania dla seniorów, to też jest w tej chwili taka swego rodzaju domena TBS-owska. Różnie w różnych miastach, ale są też takie programy, gdzie chcą udogodnień, ułatwień, przyciąga, no bo kwestia regresu demograficznego to jest kolejne wyzwanie, które gmina może dostępnością mieszkań jakby minimalizować drastyczne reperkusje naszej narodowej depopulacji. I są takie właśnie programy dla absolwentów. Nie wiem, w Szczecinie panie pielęgniarki mają prawo wynająć mieszkanie w TBS-ie. Oczywiście, jeśli spełniają te kryteria dochodowe i tak dalej, one nie muszą płacić partycypacji, bo miasto za nie płaci partycypację i one w ten sposób, że tak powiem, decydują się pracować, to jest dla nich argument, żeby pracować, podjąć pracę w Szczecinie, a nie pojechać gdzieś indziej, za granicę, czy do innego miasta w Polsce. No ale właśnie chyba te mieszkania dla osób z niepełnosprawnością i mieszkania senioralne, też mieszkania chronione, też mieszkania treningowe mogą być realizowane z powodzeniem przez te TBS-y. Jeśli chodzi o finansowanie, to ja tutaj oczywiście ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego to jest ustawa mówiąca o tym preferencyjnym kredycie dla towarzystw budownictwa społecznego, ale przypominam, że to nie muszą być tylko TBS-y, to mogą być inne spółki komunalne, to znowu mogą być spółdzielnie mieszkaniowe, które mogą budować mieszkania na wynajem bądź spółdzielcze lokatorskie mieszkania. Ale tutaj dodatkowym motorem jest ta ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali, no nazwijmy to mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach, czy dla niezbyt zamożnych obywateli. I tutaj jest to atrakcyjne, bo jest to bezzwrotne wsparcie i ja wybrałam tutaj kilka rzeczy, które może być w naszym obszarze zainteresowania. Dzisiaj, ten program jest naprawdę dobrze ustawiony. Oczywiście zawsze potrzebowalibyśmy więcej tej dotacji, ale tutaj na przykład mieszkania chronione. 35% kosztów jest wtedy, kiedy gmina albo powiat, albo organizacja pożytku publicznego buduje mieszkanie. 45% jest wtedy, kiedy pozyskuje to mieszkanie poprzez remont, adaptację.
czyli to jest jakby ukłon w stronę powtórnego wykorzystania nieruchomości. Dalej, dostosowanie noclegowni i schronisk dla bezdomnych do wymogów, które, ja już nie pamiętam, jaką ustawą są wprowadzone, i to daje, jest dotacja 45%. I to jest to, o czym mówiłam. Gmina dostaje 20% grantu, z grantu dostaje 20% kosztów budowy, jeśli zawiera umowę, i najczęściej gmina tę umowę zawiera ze swoim TBS-em. Jeszcze nie słyszałam, żeby z deweloperem prywatnym. Teoretycznie może to zrobić, ale na deweloperzy, póki mogą tak łatwo sprzedawać swoje mieszkania, nie będą wchodzili w sektor wynajmu, prawda? Dalej, mieszkania komunalne, jeżeli znowu gmina buduje, to dostaje 35%, jeśli remontuje, czy gorzej, tam jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, nie może to być zwykły remont, tylko może to być przywrócenie do użytkowania nieruchomości, która była przez nadzór budowlany wyłączona ze względu na ryzyko, czy tak, substandard techniczny. Więc do takich, jeśli to wznowienie działalności, umożliwienie zamieszkiwania, to wtedy jest 45%. I uwaga, jeśli gmina zleci TBS-owi budowę takich mieszkań, to jest o 10% wyższa dotacja i przy remoncie jest to 50%. Co oznacza, że są takie miasta w Polsce, które właśnie których TBS-y korzystają z funduszu dopłat i w związku z tym budują mieszkania, które de facto potem wynajmują gminie, a gmina je podnajmuje swoim ludziom z kolejki komunalnej. Jest to dla gminy atrakcyjniejsze, bo tak naprawdę musi wesprzeć ten TBS najwyżej 55% kosztów budowy. Z reguły TBS ma, po pierwsze, gmina to daje często aportem grunty, co jest dla niej też łatwiejsze niż żywa gotówka. TBS z reguły też dokłada coś ze swoich zasobów, no i to zaczyna po prostu funkcjonować, działać. I chcę dodać, że w tym pakiecie ustaw, które niedawno zresztą z Habitatem opiniowaliśmy, są między innymi propozycje dalszych udogodnień w tym właśnie obszarze funkcjonowania tego funduszu dopłat. I o ile nie pamiętam, a właściwie uczciwie mówię, że zerknę sobie tutaj, jest takie założenie, że w tej chwili mają te procenty być, te maksymalne dofinansowania mają być odrobinę wyższe. I na przykład ten grant dla gminy, która zleca, która się umawia na wynajmowanie mieszkań swoim obywatelom, może w pewnych sprzyjających okolicznościach, gdzie gmina też musi się zaangażować, wynosić aż 30, będzie mógł prawdopodobnie wynosić aż 35%. Jeżeli gmina będzie remontowała z funduszem dopłat, będzie ta dotacja aż do 50%. Jeśli będzie budowała, też będzie podwyższenie. Jeżeli będzie remont noclegowni, schronisk, to też będzie aż do 60%, będzie podwyższone będą te dotacje, jeśli te ustawy wejdą w życie. Generalnie ja wiem, że to dla wielu organizacji pozarządowych, które zajmują się tymi ludźmi całkowicie, że tak powiem, wykluczonymi mieszkaniowo, czyli wychodzącymi z bezdomności, czy z kryzysu bezdomności, czy naprawdę najsłabszymi socjalnie, ciągle myślenie o tym, że trzeba zgromadzić 30-40% kosztów budowy jest, czy tam remontu jest, myślę, jest bardzo wielkim, ogromnym wyzwaniem, ale ja tylko jakby apeluję, żebyśmy śledzili to, co się dzieje w tych programach rządowych, bo one w tych drobiazgach idą w większości przypadków naprawdę w dobrą stronę. Dzisiaj będę mówiła tylko o tych, które idą w dobrą stronę, czyli właśnie rekomenduję Państwu, żebyście zwrócili uwagę na ten fundusz dopłat i te rosnące stawki dofinansowania z funduszu dopłat.
No i teraz właśnie chcę przejść do przykładu, jak można wykorzystać te rządowe programy mieszkaniowe do prowadzenia lokalnych programów mieszkaniowych. Kamienica wielopokoleniowa to jest jedno z takich haseł, które właściwie można powiedzieć, że ma nam przywrócić stary system funkcjonowania społeczeństwa, czyli ma podnosić mieć duży respekt dla różnego rodzaju aktywistów, animatorów, którzy się zajmują i mobilizują społeczeństwo, żeby przywrócić relacje społeczne, sąsiedzkie na przykład, żeby również właściwie przywrócić coś. Kamienica wielopokoleniowa to jest nic innego jak przywrócenie do modelu onegdajszej wielopokoleniowej rodziny, która żyjąc razem, że tak powiem, uwalniała swoje różne potencjały i różne możliwości. Ja się posiliłam tutaj na slajdzie definicją Katarzyny Kajdanek, która we Wrocławiu zrobili przy okazji programu rewitalizacji takie dość duże badania społeczne dotyczące kamienic wielopokoleniowych. No i oczywiście, jak to zwykle, myślę, że wszyscy sobie łatwo wyobrazicie, że z badań socjologicznych, z wywiadów fokusowych, które oni bardzo profesjonalnie przeprowadzili, bo mieli na to też środki pomocowe unijne, wynikały bardzo fajne wnioski, a mianowicie takie, że dla części społeczeństwa, robili to na przedmieściu Oławskim, to jest taka dzielnica starej przedwojennej zabudowy, mocno zdegradowana, która jest objęta rewitalizacją we Wrocławiu. No i bardzo wielu ludzi mówiło, że takie rzeczy ich nie interesują, bo to jest powrót do starego, a druga część znacząca, nie połowa, ale znacząca, że o Jezu, jakie to fajne, to mi przypomina dzieciństwo, jak mogłam z babcią porozmawiać i lepić pierogi, tak? Więc jedna duża część społeczeństwa odrzuca tego typu inicjatywy, uważając, że to jest nierealne i że to nie nadąża za dzisiejszym czasem ludzi samodzielnych, takich zatomizowanych, a druga część mówi, że to jest bardzo atrakcyjne. Nie wiem, jak wygląda sytuacja, a ta definicja pokazuje właśnie na relacje społeczne, na powiązania, oczekiwania, jakie potrzeby ludzkie taka inicjatywa byłaby w stanie zaspokoić, a mniej zwraca uwagę na te kwestie techniczne. Kto będzie budował, kto jest właścicielem, czy to będzie wynajmowane, czy to będzie własnościowe i tak dalej, i tak dalej. Kto to będzie dofinansowywał? Tutaj akurat nie ma tego problemu. I jeśli chodzi o podobną inicjatywą, jak kamienica, też zwróćcie uwagę, funkcjonuje jeszcze pojęcie dom wielopokoleniowy, no, na przykład w Łodzi, ale nikt nie mówi blok wielopokoleniowy. I jest swego rodzaju, tak samo to dotyczy drugiej rzeczy, która mnie bardzo interesuje, mianowicie mieszkań senioralnych. Też tutaj jest przy kamienicach wielopokoleniowych, to jest swego rodzaju konotacja, bo myślimy o tym, żeby to była atrakcyjna lokalizacja, która pozwala, kamienice to jest Śródmieście, to jest centrum miasta, to jest bliskość dostępu do różnego rodzaju usług, to samo jest ważne dla mieszkań senioralnych. Powiem wam, że są dwa miasta w Polsce, w jednym TBS ma kilkanaście, dwadzieścia parę mieszkań senioralnych i historia po prostu hula. Ale jest tam bardzo silna organizacja, jest kilka organizacji pozarządowych, które pracują nad, że tak powiem, dobrostanem życia tych seniorów. Jest klub seniora, który jest otwarty na całą dzielnicę, a nie tylko na seniorów, tych, którzy tutaj mieszkają, bo bardzo szybko się okazało, że oni sami sobą się już, że tak powiem, zaspokoili i już nie mają dla siebie nowych pomysłów, nowych inicjatyw. Jak przyszli najpierw seniorzy z zewnątrz, a potem inne grupy, to wszystko działało. Ale dlatego, że jest tam
cholernie silny animator, dziewczyna, której niesamowicie zależy i która jest wspierana przez organizacje pozarządowe, przez prezydenta miasta i przez samych seniorów. Niedaleko dalej jest miasto, w którym Towarzystwo Budownictwa Społecznego również wybudowało budynek z mieszkaniami dla seniorów. To są z reguły budynki, dlatego że jednak są wyższe koszty budowy wtedy, kiedy musisz zrobić pomieszczenia wspólne, kiedy musisz zrobić na przykład pomieszczenia, udostępnić lokal na rehabilitację czy na lokal dla pielęgniarek i takie rzeczy. Więc z reguły dzisiaj jest tak, że tym seniorom się oddaje cały budynek, bo to jest, jak już się włożyło, że tak powiem, wyższe nakłady, to żeby to było przez tych seniorów wykorzystane. No i w tamtym Towarzystwie Budownictwa Społecznego większy nieco budynek, więcej mieszkań i typowa po prostu umieralnia. Bo oni wybudowali, zasiedlili seniorami i zostawili. I nikt się tym nie interesuje, nikt tym seniorom nie pomaga, w związku z tym jedyne, że tak powiem, aktywności zarządcy tej nieruchomości są takie, że jak się zwalnia mieszkanie, to podaje je nowemu najemcy. Okej, więc wychodzą, czyli ja podkreślam, to człowiek jest zawsze najważniejszy, a szczególnie ten człowiek i zawsze przed tymi ludźmi chylę czoła i trzeba przed wami, czy przed wieloma z was zresztą też, że ta obecność animatora, który ma i serce, i czasami twardą rękę, czy silną rękę, i mocną buzię do adwokatowania na rzecz tych swoich mieszkańców, to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna. Teraz zgubiłam się i nie mogę, o Jezu. Coś źle zrobiłam. Aha, już wiem. Mój końcowy slajd, kamienice, nie, to przepraszam, jeszcze, o, dobra, kamienice wielopokoleniowe, więc to takie resume, wspólnotowa forma zamieszkiwania i ta wspólnotowość to jest bardzo ważna, to jest też największe wyzwanie i chyba ze społecznego punktu widzenia największa blokada wśród nas wszystkich. To bazuje na przestrzeniach wspólnych. W tym projekcie najczęściej to są jakieś świetlice, klubokawiarnie, ale też niektóre usługi. No i jak tylko jest to możliwe, to chodzi o kamienica, znowu temu sprzyja, zagospodarowanie podwórza i tej części zielonej. W tych obydwu przykładach, o których chcę wspomnieć, mamy podwórka, mamy teren zieleni z ławkami, gdzie duża część życia społecznego może się przenosić, szczególnie w sezonie lepszej pogody. Oczywiście, jeśli w samym haśle wielopokoleniowość jest ten jeden wyznacznik, mianowicie chodzi nam tutaj o przemieszanie różnych grup wiekowych z dość dużym akcentem na seniorów, to raz, a dwa, na grupy ludzi z dziećmi, czy dzieci w różnych, powiedzmy, rodzinach, które doświadczają pewnych trudności. Jeśli to są inicjatywy miejskie, no i oczywiście inicjatywy organizacji pozarządowych, i zwykle to dobrze się dzieje, jak jest to robione wspólnie. Mamy pewną dużą ilość takich blokad społecznych, słaba aktywność, taka swego rodzaju akcyjność, a druga rzecz to pamiętajmy, że czasy są trudne i ta pomoc, może znowu troszeczkę wrócimy do tego, ta zainteresowanie współżyciem sąsiedzkim, pomocą sąsiedzką jest troszeczkę mniejsze w dzisiejszym społeczeństwie niż było kilkadziesiąt lat temu. Trudność formalna jest jedna wielka, mianowicie przepisy o najmie, które obligują gminy, są dość restrykcyjne i trudno jest, wykorzystując w oparciu o kolejkę mieszkaniową do zasobu gminy i przepisy mówiące o najmie, dobrać taką właśnie kompozycję, która jest docelowa czy modelowa dla tychże kamienic. Ale na szczęście już tutaj mamy i interpretacje prawne, i pewne doświadczenia. Mogę mówić o Warszawie, że
ale też z innych miast, to chodzi o to, żeby gmina, mając na przykład program mieszkań dla seniorów, czy mając projekt kamienica wielopokoleniowa, obudowywała to w swoich dokumentach formalnych, czyli w dokumencie, który gmina musi mieć, zasady wynajmowania lokali, uznać takie coś, że mamy program, czy tam podprogram, czy sekcję, dla której jakby cele są inne i w związku z tym może nastąpić jakieś tam odstępstwo od tej standardowych zasad najmu. Albo też w wieloletnim programie gospodarowania piszemy, że gmina ma taki program i temu programowi na przykład, nie wiem, może poświęcić dodatkowo. I wtedy pisząc do odpowiednie regulaminy, rzeczywiście z kolejki mieszkań, osób, które czekają na mieszkanie komunalne, może wyłuskać tych, dla których chce, ta kamienica jest przeznaczona. Już skończę tylko na przykładzie warszawskim. Stalowa 29, moje kochane miasto Warszawa, przez 3 lata opowiadało o fajnym projekcie w ramach programu rewitalizacji, jak to TBS zbuduje kamienicę wielopokoleniową, znaczy wyremontuje starą kamienicę i przeznaczy ją na, przepraszam, na kamienicę wielopokoleniową. 2 czy 3 lata opóźnienia, ale w tej chwili właśnie po pierwsze chałupa już stoi wyremontowana, po drugie te odpowiednie komisje, bo tu włączona jest dzielnica, bo Warszawa ma te dzielnice, które mają uprawnienia mieszkaniowe, jest Biuro Polityki Lokalowej, jest Miejskie Centrum Projektów Pomocowych i Społecznych i jest jeszcze takie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, które poprzez wszystkie regulaminy wybrało, w tej chwili już są kandydaci na najemców. I ten budynek funkcjonuje właśnie. TBS go wyremontował. To było bardzo kosztowne. Natomiast TBS wynajął całość gminie. Gmina je podnajmuje, co oznacza, że ludzie będą płacili czynsz komunalny. A to jest ważne, czy płacisz 6 zł, czy TBS-owskie 16. Tak? Więc ludzie będą płacić. Ja nie pamiętam oczywiście, ile to jest dokładnie. To jest jedno. Dwa. Na parterze są przewidziane właśnie te pomieszczenia wspólne, przede wszystkim jakieś tam świetlice. Jakaś organizacja pozarządowa ma to prowadzić. Kondygnacje pierwsza, druga, trzecia są przeznaczone na mieszkania to są indywidualne mieszkania, dość małe i dla nich wybrano seniorów i wybrano rodziny z dziećmi. A ostatnia kondygnacja to jest przeznaczona na ośrodek wychowawczy i tam będzie prowadzony taki ośrodek, no, placówka opiekuńczo-wychowawcza dla młodzieży, która będzie miała innego operatora, już ma go zresztą, i ta instytucja będzie tam funkcjonowała. W ten sposób zrealizowana jest w jednym przypadku w mieście stołecznym Warszawa ta idea kamienicy wielopokoleniowej. Ludzie się zaczną za chwilę wprowadzać, no i będzie się to toczyło, będziemy mieli co obserwować. Również w ramach rewitalizacji w Łodzi na podobnej zasadzie powstała kamienica, czy tam dom, oni chyba mówią, używają pojęcia dom wielopokoleniowy. Jak przyznaję, że nie wiem, jaki jest dzisiejszy stan spraw we Wrocławiu. To tyle, przepraszam, bo znowu za długo gadałam. Dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Mateusz Piegza. Reprezentuję Fundację Habitat for Humanity Poland, ale także Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, gdzie jestem w trakcie studiów doktoranckich i dzisiaj opowiem Państwu troszkę o kooperatywach mieszkaniowych. Temat kooperatyw mieszkaniowych coraz częściej przewija się w naszym kraju od kilku lat. Na pierwszym slajdzie postanowiłem zdefiniować kooperatywę mieszkaniową. Było to zadanie dosyć trudne, ponieważ tych definicji w różnych miejscach jest coraz więcej, ale pozwoliłem sobie przytoczyć definicję,
którą my używamy w Habitacie oraz tą, z którą ja się osobiście najbardziej zgadzam. Tak więc kooperatywa mieszkaniowa to oddolne przedsięwzięcie non-for-profit o charakterze partycypacyjnym i wspólnotowym, w którym grupa osób fizycznych współdziała w celu pozyskania mieszkań i zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, przeprowadzając razem prace budowlane, adaptacyjne lub remontowe. Pozwoliłem sobie również na wypisanie najważniejszych cech modelowej kooperatywy. Specjalnie tutaj użyłem słowa modelowa, ponieważ w Polsce nie powstało za wiele takich kooperatyw. Jeszcze trochę daleko nam do rozwiązań z Niemiec czy z krajów skandynawskich, ale jest to jakiś cel, który mam nadzieję, że uda nam się w niedługim czasie osiągnąć. Kooperatywa mieszkaniowa to inicjatywa niekomercyjna, to znaczy, że jej członkowie nie nastawiają się na zysk ze sprzedaży bądź wynajmu lokali bądź domów, który zostanie w ramach tej kooperatywy zbudowany. Kooperatywa winna bazować na wspólnocie. To jest analogiczna sprawa do kamienic, o których mówiła wcześniej pani Alina. Ta wspólnota może powstać wcześniej, mam na myśli, może to być grupa znajomych albo grupa osób o podobnych zainteresowaniach, ale ta wspólnota może rozwinąć się także podczas realizowania inwestycji budowlanej bądź remontu. Kooperatywę mieszkaniową charakteryzuje partycypacja, którą rozumiem jako współdecydowanie. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej wspólnie decydują o tym, o układzie funkcjonalnym z tego założenia, o zastosowanych materiałach wykończeniowych czy konstrukcyjnych. W modelowym rozumowaniu kooperatywy mieszkaniowej nie powinno być silnego lidera i każdy z członków ma tak samo znaczący głos. Partycypacja to także współdziałanie, czyli wspólna praca podczas procesu budowlanego, a także po nim. Nie mam tu na myśli koniecznie takiej wspólnej pracy fizycznej, ale taką pracę koncepcyjną oraz wspólne podejmowanie decyzji, spotykanie się podczas trwania tego procesu. Kooperatywę charakteryzuje także współdzielenie. Współdzielenie części wspólnych, na przykład pralnie bądź jakichś pomieszczeń do wspólnych aktywności, a także niezabudowanych części działki. Partycypacja to także współfinansowanie, to znaczy, że członkowie kooperatywy wspólnie finansują inwestycje, w kolejnym kroku dalsze remonty części wspólnych, a także współodpowiadają za ewentualne wywiązanie się ze zobowiązań finansowych. Partycypacja także współodpowiedzialność, czyli współodpowiedzialność za stan techniczny budynku, urządzeń, które znajdują się na terenie, a także tych zobowiązań, o których powiedziałem wcześniej. Realizowanie inwestycji w tym modelu może pozwolić do obniżenia kosztów budowy w stosunku do cen rynkowych o mniej więcej 20-30%, a co jest bardzo ważne i chciałbym jeszcze raz podkreślić, budowanie w modelu kooperatywy mieszkaniowej to nie tylko budowanie domu, ale także budowanie mikrospołeczeństwa, czyli silnych więzi sąsiedzkich. Teraz przejdę sobie dalej. Kooperatywa jest jednak w Polsce dla nas nowym pojęciem i gdzieś jest pomiędzy spółdzielnią mieszkaniową a co-housingiem. Pozwolę sobie szybko na przedstawienie najważniejszych różnic. Pierwsze może pole to jest kwestia formy prawnej. Spółdzielnie mieszkaniowe są w polskim prawodawstwie mocno umocowane i dosyć długo znajdują się w polskim prawie. Co-housing jako taka sytuacja najmniej formalna nie jest umocowana w żaden sposób. Natomiast same kooperatywy do tej pory również nie zostały w żaden sposób uregulowane odpowiednią umową i do dnia dzisiejszego taka kooperatywa bazuje na umowie spółki cywilnej,
bądź porozumienia o współpracę na poziomie budowy, natomiast na poziomie zarządzania jest to wspólnota mieszkaniowa. Interesujące są również różnice w strukturze własności. W przypadku spółki mieszkaniowej najczęściej właścicielem na początku mieszkań jest spółdzielnia, natomiast w przypadku kooperatywy mieszkaniowej i cohousingu ta struktura wygląda różnie, ale zwykle są to mieszkania na własność. Co jest jeszcze ważne, członkami spółdzielni mieszkaniowej mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, natomiast w przypadku cohousingu i kooperatywy mieszkaniowej są to osoby fizyczne. Również w kwestii zarządzania tą grupą, w przypadku spółdzielni najczęściej jest to jednak hierarchia i zarząd, w przypadku cohousingu, czyli wspólnego mieszkania, jest to sytuacja, gdzie nie występuje hierarchia i każdy ma tak samo ważny głos. I w modelowej sytuacji kooperatywy mieszkaniowej również tak powinno się zadziać. Tak jak Państwu mówiłem już wcześniej, kooperatywy mieszkaniowe są rozwiązaniem w Polsce dosyć nowym i nie zostało jeszcze odpowiednio umocowane prawnie. Do tej pory korzystamy z form zastępczych, takich jak spółka cywilna czy porozumienie o współpracę. To powoduje niechęć i dosyć dużą ostrożność zarówno po stronie samorządów, które mogłyby przekazać grunt na rzecz takiej kooperatywy bądź budynek do remontu. Oczywiście także albo przede wszystkim ze strony instytucji finansujących, czyli banków, które nie chcą udzielać kredytów takim grupom, ale także ze strony podwykonawców, ponieważ boją się podpisania umowy na dużą realizację z takim podmiotem, który powstał niedawno, nie ma odpowiedniej historii udokumentowanego działania, przez co niechętnie chcą wykonywać takie inwestycje. W kwietniu tego roku pojawiła się swego rodzaju nadzieja, ponieważ Ministerstwo Rozwoju zaproponowało projekt ustawy o kooperatywach. Ten projekt w maju trafił do konsultacji, między innymi my w Habitacie również konsultowaliśmy projekt tej ustawy, a po tych konsultacjach wrócił znowu do Ministerstwa Rozwoju i teraz jesteśmy ciekawi, kiedy zostanie uchwalony i w jakim kształcie. Tutaj pozwoliłem sobie na kolejnym slajdzie, coś się zdarzyło, wypisać kilka takich najważniejszych zapisów z tego projektu. Ten projekt po raz pierwszy daje prawne umocowanie kooperatyw mieszkaniowych. W projekcie została zawarta lista zapisów, które winny znajdować się w umowie kooperatywy mieszkaniowej, w tym zasady współdziałania członków grupy. Interesujące jest to, że projekt niejako daje możliwość gminom zorganizowania specjalnego przetargu na rzecz kooperatyw. Do tego przetargu nie mogli stawać deweloperzy oraz inne podmioty nastawione na zysk, czyli byłby dedykowany tylko kooperatywom. I na podstawie tego przetargu gmina mogłaby na rzecz kooperatywy zbyć grunt pod budynek. W ustawie też tej znajdują się zapisy dotyczące możliwości rozliczania wartości nieruchomości za mieszkania przekazane do zasobu gminy. Czyli jeżeli grupa nie miałaby możliwości sfinansowania tego zakupu, to po realizacji inwestycji mogłaby w rozliczeniu przekazać mieszkania. Oraz zapisy dotyczące rozłożenia na raty spłaty zobowiązania wynikające z tego zakupu. W moim odczuciu ustawa jest dużą szansą dla popularyzacji tego modelu, ale jednak diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ zbyt ostre zapisy mogą zniechęcić gminy do realizowania tych działań, ale także zniechęcić przyszłych kooperatywistów. A teraz chciałbym Państwu opowiedzieć o jednej kooperatywie, która zrealizowała inwestycję, którą widzimy tutaj na zdjęciu. Jest to kooperatywa Konstancin.
w tym budynku wielorodzinnym o charakterze szeregowca zostało zaprojektowane 8 mieszkań. Są to 2 mieszkania jednopoziomowe i 6 mieszkań dwupoziomowych. Co ciekawe, już na poziomie projektowania członkowie kooperatywy brali udział, co różni oczywiście kooperatywę od sytuacji dewelopera, czyli przyszli mieszkańcy mają wpływ na układ funkcjonalny swoich mieszkań, a także na układ funkcjonalny całego założenia. Możemy uznać tę inwestycję za kooperatywę, ponieważ członkowie współfinansowali inwestycje, współdecydowali o tym, jak będą wyglądać mieszkania oraz elewacja bądź części wspólne. Współdziałali przy, tutaj na chwilę sobie pozwoliłem się, zainteresowałem się pytaniami, które płyną, ale w kolejnej części do nich wrócimy. Członkowie grupy współdziałali przy budowie tego budynku. Bazowali na wspólnocie, ponieważ część z nich znała się wcześniej, ale pracując wspólnie podczas realizacji tych inwestycji, te więzi się zaciśniły i wiem, że oni dzisiaj dalej, poza tym, że mieszkają obok siebie, to spędzają razem czas i przepraszam, jest mi trochę jednak gorąco, a boję się otworzyć okno, ponieważ jest bardzo duży ruch na ulicy i nie będą mnie Państwo słychać. Udało się obniżyć koszt inwestycji o około 20% w stosunku do analogicznej ceny mieszkania w tej samej lokalizacji. Ta inwestycja została wsparta przez Fundację Habitat i to wsparcie zostało zrealizowane na następujących polach. Zapewniliśmy poradnictwo prawne, wsparliśmy kooperatywę w etapie prac przygotowawczych, na przykład podczas opracowania kosztorysu, w pozyskaniu darowizn materiałowych, na przykład cegieł. Zaangażowaliśmy wolontariuszy w pomoc przy niektórych pracach budowlanych oraz wspieraliśmy kooperatywę w negocjacjach z bankiem. W tym momencie zakończę moją krótką historię o kooperatywach i zachęcam Państwa do zadawania pytań. Dziękuję. Mam dzisiaj problemy z tym połączeniem się głosowym. To ja myślę, że teraz przejdziemy, jeżeli, albo dajmy sobie jeszcze, nie wiem, pół minuty, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zadać jakieś pytanie na czacie, bo myślę, że tak będzie nam najprościej, to ja po prostu przejdę do zadawania pytań, postaram się tutaj je udostępnić, żebyście widzieli. I poproszę naszych ekspertów o odpowiedzi. Widzę, że pierwsze dwa pytania, które mi tutaj wskoczyły, są do pani Aliny, dwa kolejne są do Mateusza, więc może też w takiej kolejności. Także jeszcze moment, jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie, to bardzo proszę, to jest ten moment i tylko proszę postawić na końcu znak zapytania, to wtedy ono nam automatycznie do tych pytań wskoczy. Dobrze, to jeżeli już żadne inne się nie pojawiają, to już publikuję pierwsze dwa pytania do pani Aliny po kolei. I to pytanie brzmi, pani Alino, czy brak, czy niewielkie zainteresowanie mieszkalnictwem dostępnym wynika tylko z oszczędności, czy są też inne przyczyny? Ja się teraz rozłączę, żeby pani mogła spokojnie odpowiadać i później pani po odpowiedzi na to pytanie wrzucę kolejne. Generalnie to inwestowanie w mieszkalnictwo jest
jednym z najdroższych, jakby przeliczyć na jednostkę usatysfakcjonowanego obywatela gminy, to jest po prostu ekstraordynaryjnie drogie. Dlatego gminy jakby naturalnie nie biorą, rozumiejąc, gdzie jest ich nie do końca tylko polityczny interes, bo to społecznym interesem w końcu też jest, żeby wielu obywateli gminy miało, nie wiem, trochę czystsze powietrze, czy trochę lepszą szkołę. I tutaj ta mieszkaniówka w naszych polskich realiach prawnych i społecznych rzeczywiście przegrywa. Czy przegrywa dlatego, że na przykład rzeczywiście Polacy są tylko zainteresowani własnością mieszkaniową, czy jakiego? Uważam, że nie. To dla mnie jest ewidentne też to, że rząd czy strona, władze publiczne składają się z dwóch składników i ta strona rządowa też nie jest w porządku w stosunku do gmin w takim systematycznym wspieraniu ich w realizacji ich zadań własnych, które konstytucja każe obojgu tym publicznym władzom wykonywać. Przykład z programem TBS-owskim. Ten program nigdy nie miał wystarczającej liczby pieniędzy, żeby udzielać, jak już się rozwinął, to prawie nikt o tym nie wie. Zawsze były wnioski kredytowe składane, na które nie starczało finansowania, bo budżet dawał za mało pieniędzy na, wtedy istniał tak zwany Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. W szczytowym roku tylko 3% złożonych prawidłowych formalnie wniosków od TBS-ów miało zapewnione finansowanie. A z drugiej strony ludzie mają pretensje, czemu tylko 100 tysięcy mieszkań TBS-owskich jest. Jest 100 tysięcy, bo przez kilkanaście lat państwo nie dawało dosyć pieniędzy, żeby te kredyty dostawali wszyscy, którzy się formalnie kwalifikują. To raz. Dwa, w 2009 roku Krajowy Fundusz Mieszkaniowy został zlikwidowany i przez 5 lat nie było tego preferencyjnego finansowania dla TBS-u. Dopiero w 2015, końcówka poprzedniego rządu, naszej poprzedniej koalicji, uruchomiła nową inicjatywę prawną i finansową i ona szczęśliwie jest kontynuowana przez obecny rząd. I w związku z tym gminy mają prawo czuć się, znaczy nie, inaczej, rząd polski rzeczywiście nie wywiązuje się w proporcji do wagi i kosztu tego zadania jednostkowego ze swoich zobowiązań wobec gmin. Z tym funduszem dopłat, on teraz jest bardzo przyjazny, ale słuchajcie, ile tam było takich rygorystycznych zapisów, na przykład nie było wolno łączyć dotacji z funduszu dopłat z jakimkolwiek programem unijnym. Nie wiem po co, bo ja wiem po co. Ustawodawca chciał niewielką koszulkę unijną i krajową rozdzielić na jak największą liczbę gmin i w związku z tym nie chciał tej, która umie coś takiego zrobić, że wykorzysta, nie wiem, jakieś społeczne projekty unijne i inwestycyjne z funduszu dopłat i zrobić z tego, o, na przykład kamienicę wielopokoleniową z zapewnionym serwisem organizacji społecznym, to po prostu do tego typu rzeczy u nas nie wychodziły. Mało tego, ten Krajowy Fundusz Mieszkaniowy miał perspektywę po jeszcze kilku latach funkcjonowania to byłby fundusz samofinansujący się, bo przecież spłaty kredytów następowały, to są zresztą jedne z najlepiej spłacanych kredytów, spłaty kredytów następowały i gdyby tamten stary system funkcjonował, dzisiaj mielibyśmy fundusz, do którego budżet państwa już by nie musiał nic ani gronia dopłacać, a on kredytowałby to powiedzmy kilkanaście tysięcy mieszkań rocznie. To byłoby bardzo dużo, ale tego nie ma, bo fundusz został zlikwidowany. Także jest spora odpowiedzialność po stronie władz centralnych i tak jak starałam się to podkreślić, dzisiaj mamy dobry klimat dla akurat rząd dobrze, jakby to powiedzieć, pracuje czy orientuje się na
mieszkaniowe zadania samorządowe i to jest bardzo istotne i ja to za każdym razem podkreślam, że w tej sprawie idzie im dobrze, tak? No to tyle chyba z mojej strony. Dobra, to jest bardzo fajne pytanie i ja tylko chcę powiedzieć, że celowo nie mówiłam o mainstreamie. Podkreślam bardzo wyraźnie, dla większości ludzi, którzy mają zbyt niskie uposażenie, żeby wejść na rynek mieszkaniowy, podstawowy najem mieszkań komunalnych, nie ten najem socjalny, tylko najem mieszkań komunalnych w Polsce jest podstawowym sposobem na rozwiązanie problemów mieszkaniowych. To jest mniej więcej 20% właśnie ludzi, mniej więcej 20% społeczeństwa. TBS-y są właśnie dla tych, którzy w tej swojej podstawowej formule, niestety póki co głównie z partycypacją, są dla właśnie tych ludzi, o których Joanna wspominała, z luki czynszowej, czyli którzy mają dochody zbyt wysokie, żeby ustawić się w kolejce po mieszkanie komunalne, ale z kolei nie mają jeszcze zdolności wiarygodności kredytowej, w związku z tym ta formuła TBS-owska jest dla nich. I to są główne nurty i one powinny, to jest, jak wiecie, 800 tysięcy mieszkań w komunalnym sektorze, ponad 100 tysięcy w TBS-ach. I to powinno zaspokajać, powinno być promowane przez władze centralne, powinno być promowane przez gminy i zaspokajać problemy, potrzeby mieszkaniowe większości ludzi, którzy nie wchodzą na rynek. Projekty, o których my mówiliśmy dzisiaj, kamienica wielopokoleniowa, kooperatywa mieszkaniowa, mieszkania senioralne, to są ściśle adresowane do niewielkiej liczby adresatów, mieszkania treningowe, mieszkania chronione, dla niewielkiej liczby adresatów, którzy mają specjalne potrzeby mieszkaniowe i naszym obowiązkiem, czy naszą ideą jest to popierać, ale oczywiście musimy mieć świadomość, że to nie jest panaceum na rozwiązanie problemów mieszkaniowych bardzo wielu ludzi. To jest ściśle adresowane i powinno się rozwijać zależnie od potrzeb, od możliwości. Jeśli zafunkcjonują dobrze te kamienice warszawska i łódzka, proszę bardzo, niech to będzie powielane, ale to nie jest jakiś samodzielny system zaspokajania potrzeb mieszkaniowych. I też zważywszy na standardy, nowe budownictwo komunalne, nowe mieszkania, czasami TBS-owskie, to jest naprawdę standard, jak czasami lepszy niż taka przeciętna deweloperka i tutaj naprawdę dużo gminy zaczynają też widzieć w tym, swój jakiś interes, żeby rozwijać ten sektor. I myślę, że te główne dwa nurty niech już w Polsce pozostaną, a drobne, mniejsze, bardziej wyspecjalizowane projekty niech się rozwijają obok czy równocześnie z tymi głównymi strukturami. Też jeszcze jedna rzecz. Przecież nikt nie mówi, że człowiek ma mieszkać w TBS-ie całe życie. Większość, czy nie wiem jaka część ludzi powinna mieć prawo, mieć dostęp do mieszkań na wynajem czynszowych w pierwszych latach swojej kariery życiowej, żeby mieszkać, żeby po prostu łatwo przekroczyć barierę tej dostępności, wynajmować mieszkanie. W którymś momencie można opuścić sektor i komunalny, i sektor TBS-owski i pójść na swoje. Problem tylko, żeby zrobić to wtedy, kiedy nie jest to zbyt dużym kosztem psychicznym i finansowym dla człowieka, tak? Więc duża część będzie jakby do końca życia, czy tam, nie wiem, sytuacja życiowa nie pozwoli im kupić sobie swojego mieszkania własnościowego, czy wybudować swojego domu, jakaś część to zrobi. Ważne jest, żeby ludzie mieli prawo, możliwość zakładania rodzin, życia na swoim, samodzielnie, w momencie, kiedy, nie wiem, kończą system edukacji i mogą już funkcjonować właśnie w mieszkaniach,
za które nie zapłacą więcej niż 30% swojej pensji, tak? Dzięki. Dobrze, dziękuję bardzo, bardzo Pani Alino. I teraz zapraszam Mateusza, bo tutaj mam dla niego przygotowane dwa pytania. Już Ci Mateusz wyrzucam, będziesz mógł odpowiadać. Dobrze, już jestem. Już, czekaj, bo mi się... Już ma ta... Znowu okej, dobra, już. Okej, dla kogo kooperatywa jest dobrym rozwiązaniem? Tych grup docelowych widzę kilka. W takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, jakie mamy możliwe mechanizmy finansowania takich kooperatyw, to są na pewno osoby średnio zarabiające, które dzisiaj, powiedzmy, są w stanie pozwolić sobie na jakąś, na zakup nieruchomości o jakiejś określonej wielkości, a dzięki byciu członkiem kooperatywy mogliby za te same pieniądze otrzymać większe mieszkanie, co polepszyłoby ich warunki życia, bo jednak realizowanie inwestycji w kooperatywie jest jakby daje możliwość otrzymania tańszego metra kwadratowego. W sytuacji, gdy byłyby dostępne mechanizmy finansowe dla osób o niskich dochodach, które dzisiaj nie są w stanie samodzielnie otrzymać kredytu na zakup mieszkania bądź domu. Wtedy można byłoby rozmawiać o takim miksie, że w grupie kooperatywistów część osób ma zdolność kredytową, część tej zdolności nie ma, ale taki mechanizm mógłby pozwolić tym osobom taką zdolność otrzymać, ponieważ wtedy wnioskowałaby grupa i te osoby również mogłyby być adresatami kooperatyw. Adresatami kooperatyw są także grupy osób, jak na przykład grupy znajomych, którzy chcieliby mieszkać blisko siebie wspólnie. Adresatami kooperatyw moim zdaniem są także takie osoby, które cenią sobie silne więzi sąsiedzkie. Tutaj chciałem Państwu podać taki przykład. Na początku lat 90., a właściwie przez całe lata 90., Habitat w Gliwicach budował takie osiedle złożone z 70 mieszkań. Wtedy jeszcze w ogóle nie używaliśmy słowa kooperatywa, ale właściwie model jest bardzo podobny. I minęło, to osiedle właściwie było budowane przez 15 lat. Mamy rok 2020. Większa część tych mieszkańców nie pogrodziła się płotami między sobą. Mają kilka miejsc, gdzie wspólnie się spotykają, grillują. Wśród mieszkańców jest rodzina, której członkiem jest niepełnosprawne fizycznie dziecko, które jeździ na wózku. I wiem, że sąsiedzi pomagają tej dziewczynce i właśnie ta silna wspólnota jakby stała się gwarantem też jakiegoś bezpieczeństwa dla osób o pewnych trudnościach. I to jest właściwie moja odpowiedź na kolejną część tego pytania, że to w jaki sposób zostanie ta inwestycja zaprojektowana na poziomie urbanistycznym i na poziomie architektonicznym, pozwoli na zbudowanie tej lokalnej społeczności. To znaczy w tym założeniu nie mogą być same mieszkania, ale muszą być także przestrzenie do tego, aby te więzi zbudowane podczas trwania budowy mogły być pielęgnowane i kontynuowane. I to jest niezwykle istotne, aby o takich miejscach prywatnych, półprywatnych pamiętać przy projektowaniu takiej inwestycji. I czy widzisz realne zainteresowanie kooperatywami i kogo?
Fundacja Habitat posiada na swojej stronie internetowej kilka podstron na temat kooperatyw i akurat te wszystkie maile, które spływają od zainteresowanych, lądują faktycznie na mojej skrzynce pocztowej fundacyjnej i gdzieś, mimo że my póki co nie promujemy jakoś bardzo tego rozwiązania, to gdzieś w takiej częstotliwości raz na dwa miesiące dostaję maila od osoby, która jest zainteresowana realizacją inwestycji w tym modelu i pyta najczęściej, czy nie wiemy o innych osobach z regionu, gdzie ona mieszka. Więc myślę, że w przypadku braku ustawy i braku jakiejś promocji, a też właściwie braku świadomości Polaków o kooperatywach, skoro już są jakieś impulsy, to jeżeli wykonalibyśmy kilka kroków do przodu, to uważam, że to zainteresowanie byłoby duże i widzę w tym potencjał. I Mateuszu, jeszcze dla ciebie na deser pytanie numer 3, które nagle wpadło, to taka niespodzianka na zakończenie, uwaga. Kwestia kredytów. No właśnie, kwestia kredytów wygląda bardzo trudno na dzień dzisiejszy, ponieważ kooperatywa nie ma odpowiedniego umocowania prawnego i jeżeli jest na podstawie umowy jakiegoś porozumienia, to banki banki komercyjne z takimi grupami nie chcą rozmawiać. Moim zdaniem należałoby zacząć od ustawy, następnie też spróbować stworzyć jakiś mechanizm, może we współpracy z BGK albo z jakąś inną agendą, aby stworzyć odpowiednie narzędzie do finansowania kooperatyw, ale to jest jeszcze wszystko przed nami. Oczywiście w takiej sytuacji idealnej, że wszyscy członkowie kooperatyw mają zdolność kredytową, no to to nie jest problem, ale problemy się pojawiają w takiej sytuacji, gdzie część grupy nie ma zdolności kredytowej i nad tym, o tym musimy rozmawiać, o tym musimy głośno mówić i nad tym powinniśmy pracować. Z jakiegoś powodu zniknąłem, ale to chyba wszystko. Dziękuję. Tak. A ja się pojawiłam. Mnie odbiera głos, to wizerunek. Dobrze, to myślę, że możemy już powoli zmierzamy do końca. Chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować, że mimo tego piekła na zewnątrz, ekstremalnych warunków pogodowych, również różnych pilnych zajęć w organizacjach zechcieliście wziąć udział w tym spotkaniu, spotkać się z nami w piątkowe popołudnie. Oczywiście podsumujemy to, będzie też dostępne potem podsumowanie z tego webinarium i wysłany link, dostępny link na kanale YouTube. Chciałam tylko jeszcze krótko przypomnieć, że ponownie widzimy się i wszystkich serdecznie w tym momencie zapraszam na kolejnym webinarium, które się odbędzie 7 lipca we wtorek. Ono będzie prowadzone przez Anię Bućkowską i będzie poświęcone komunikacji w procesie rzeczniczym. Będziemy tak naprawdę zastanawiać się, jak różne trudne tematy lub różne trudne grupy beneficjentów odpowiednio ten proces rzeczniczy prowadzić, żeby był on, kolokwialnie mówiąc, do strawienia i rzeczywiście przyniósł różne korzyści. Prawdopodobnie z tego, co Ania mówiła, będziemy o tym rozmawiać na przykładzie jednego z projektów przez nią prowadzonych o przeciwdziałaniu szerzenia pornografii w dziecięcej przestrzeni publicznej, pornografii w przestrzeni publicznej, przepraszam. I myślę, że na tym przykładzie będziemy mogli sobie prześledzić właśnie, jak to dobrze robić. Ania też prosiła, żebyście wypełnili ankietę, jeżeli będziecie mieli taką możliwość. Ja przesłałam link, bo chciałabym po prostu każdą z naszych organizacji lepiej poznać. Także tym samym kończę. Na następne webinarium zapraszam 7 lipca. Jeszcze raz dziękuję naszym ekspertom, Alinie, Mateuszowi za super świetne przygotowanie i wytrzymanie tych różnych napięć, które dzisiaj tutaj nam towarzyszy. Bardzo dziękujemy. Dzięki bardzo. Dzięki Wam. Dzięki, do zobaczenia.